Wówczas też pierwszy mecz z Gwardią Koszalin przegrany tutaj na stadionie przy ulicy Bema w Toruniu 0-1. I rozpoczęliśmy pierwszy mecz w Toruniu w 2017 roku trzeciej ligi. Z kraju pola karnego gra z numerem 16 to Bartosz Czerwiński. Uderzenie z dystansu. Pierwszy celny strzał i doznać siódmej porażki. Ja myślę, że każdy punkt wywieziony z Torunia będzie bardzo cenny. Teraz akcja Elany Toruń, dośrodkowanie z prawej strony. Aleksandrowicz, dogranie. Szansa dla Elany Toruń, uderzenie, ale rykoszet w środku pola. Tam walczy Piotr Siekirka, ale dobre teraz przejęcie w środku pola. Uderzenie z dystansu. No zobaczymy, jak teraz sobie poradzą obrońcy Elany Toruń. Jeszcze nie koniec akcji. Uderzenie z dystansu. Czy będzie uderzenie z dystansu? Urbański, uderzenie, ale kilka celnych podań. Znów Siekirka, na razie dosyć widoczny. Retlewski przyjął piłkę. Tutaj kolega z drużyny, aby zagrozić bramce w dyświecie. Teraz kolejna groźna sytuacja. Dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców w dyświecie. No teraz ta piłka może sprawić trochę problemów. Być może coś groźnego się z tego urodzi. Zobaczymy. Uderzenie z dystansu. Ale Tomaszewski, dośrodkowanie. I teraz praktycznie z narożnika pola karnego. Mocne wstrzelenie. No i teraz tak trochę ekwilibrystycznie. Figaszewski, świetne odegranie tutaj na lewą stronę. Jest Patryk Aleksandrowicz. Aleksandrowicz, zgranie do środka. Będzie uderzenie. Ach, zablokowany strzał Figaszewskiego. Dośrodkowanie, uderzenie na bramkę. Ależ niewiele zabrakło. Dośrodkowanie, szansa i mamy bramkę. 1-0, 41 minuta. No i w końcu dopięli swego gracze żółto-niebieskich. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Na boisku w Toruniu. Ładne teraz odegranie. Aleksandrowicz! Ależ uderzenie! Patryk Aleksandrowicz po pięknym odegraniu klatką piersiową Adriana Tomaszewskiego i mamy 2-0, 45 minuta, ale strasznie też wieje, zacina nam tutaj, nawet w miejscu, gdzie siedzimy pod zadoszoną trybuną, jest strasznie zimno. Szansa dla w dyświecie. Retlewski dośrodkuje, ale dobrze teraz wyprowadzona piłka przez w dyświecie. Dośrodkowanie, szansa! I mamy bramkę dla Wdy. 55 minuta i ten, który wszedł na boisko od 46 minuty. Kolejne dośrodkowanie, kolejny błąd i była szansa na 2-2. No teraz powiedzmy, słyszą Państwo ten dźwięk w tle. Teraz poczekajmy, uderzenie, no i znów było groźnie. A teraz okazja dla Wdyświecie i nie ma gola. Okazja dla Wdy, no i proszę, znów niewiele zabrakło. Już piątką ruszają gracze Wdyświecie, wyjdą teraz, no wydawało się sam na sam, nie ma w bramce Świtalskiego, uderzenie, słupek i jeszcze będzie dobitka, szansa dla Wdyświecie, nie ma gola, dobitka też nie ma bramki, coś nieprawdopodobnego, proszę Państwa. Coś nieprawdopodobnego. No powinno być już 2-2. A teraz jeszcze uderzenie. Świtalski. No, idziemy już wszyscy gracze Wdy oprócz bramkarza na połowie Elany. Uderzenie z dystansu. Teraz kolejną akcją rozpędza się Dawid Retlewski. Retlewski, dośrodkowanie. 90 minuta, za chwilę się rozpocznie. Uderzenie z dystansu i świetna parada Huberta Świtalskiego. Gracze żółto-niebieskich nie ma spalonego. Pokazuje, żeby grać dalej. Stefanowicz, no do kogo ma zagrać? Chciał do Zawieruchy, ale środka Rogorzewski. Ach, będzie jeszcze szansa dla Wdyświecie. Stanie sam razem ze Świtalskim. I było naprawdę blisko. I w tym momencie
arbiter spotkania zakończył ten mecz Elana Toruń. Po bramkach Łukasza Zagdańskiego i Patryka Aleksandrowicza wygrywa 2-1 z Wdą Świecie.